Słuchajcie, wędkarską rybę. Poczekaj, trzymają. Użyłem mojego podbieraka, bo on jeszcze był nigdy nie używany. Jest rybka. Trzeba użyć podhaczacza. Rybka pierwsza wędkarskiej. Leci do wody. To jest druga rybka. O, trochę większa. U niej wbija się w żebra. O kurde. Czekajcie, widzowie. Karpik wędkarskiej. Drugi. Te ładniejsze trochę. O, elegancki. Leci do wody. Gdzie ty masz spławić? On ci nie tam. Poszedł. Ciągnie rybkę kolejną. To już trzecia, dzisiaj mam zero. Dawaj. Zwijaj żółkę. No zwijam. No dawaj. Dobra, już nie podnoś, jak ja mam. Dobra, słuchajcie, patrzcie. Jest elegancka rybka. Tylko odhaczacz potrzebny. Słuchajcie. Złapałem i ja rybkę na metodę. Trochę dziwnie się zapięła, co prawda. Dobra, przytrzymaj, nagrywaj. Patrzcie, moja rybka na metodę. Ćwiczę teraz metodę i wpadła z sygnalizatorkiem. Wpuszczamy do wody, nagrywaj. O, żeby nie było, że gwizdam ryby. Lecimy dalej, super rano. Gdzie jest kolejna rybka? Która to twoja rybka? Już czwarta. Pogłaś ją. Nie wiem, boję się trochę. Ślizga. Nie bój się, dobra. Jest ładniusia. Lecimy z nią do wody. Dobra, rybka leci do wody. Poszła. Dobra, słuchajcie, dzisiaj łowimy tak. Na debite, co? Feeder debite. I tak, mamy truskawkowy pelecik, 2 mm. On już jest od razu zrobiony. Trzeba go tylko domaczać, elegancki jest. Feeder baita mamy jeszcze truskaweczkę. Proszę bardzo, tak to wygląda. Mamy feeder baita halibuta. No i na to na razie próbujemy. O, Mikado, elegancka nakładka, dzisiaj zrobiłem zakupy. Stojaków tylko zapomniałem na wędki, no ale wędki stoją i łapiemy już pierwszy karpik na metodę wpadł. Ja wam powiem, że dużo filmików ostatnio oglądam sobie, jak połowić na metodę, no i uczę się, nie? Tutaj jest dobre miejsce, żeby się pouczyć, bo tu dosyć dużo ryb jest, także robimy wszystko, żeby jak najwięcej złapać. Wędkarska dzisiaj ciśnie na spławik, ja mam dwa fiderki, no i zobaczymy. No już pierwsza rybka wpadła, to najważniejsze, no i na sygnalizator ją mam. No tam zapomniałem stojaka, no ale jest sygnalizator i dał znać, także jest ok, nie? Zaraz przerzucamy, tam widziałem, że co 5 minut, jak jest ciepła pogoda, rybki biorą to tak co 5 minut, no do 8, jak jest wczesna wiosna, no ale powiedzmy, że jest pogoda letnia, więc zaraz przerzucamy. No, także zaraz się widzimy. Patrzcie, wędkarska ma kolejną rybkę. Czekajcie, o. Kurde, już spora dosyć, co? Jak na to, co tu pływa. Jest elegancka ryba. Rzucam ją do wody. Poszła. Razem z kukurydą, którą nam wisi teraz. I co zrobimy? Niech oddaje. Słuchajcie, jest kolejna rybka moja. Karpik. O, patrzcie, jakie ładniusi. Leci do wody. Patrzcie, jaka akcja. Wędkarska ma rybę i ja mam rybę. O, ja mam karasia. Karaśka mam, no.
A ty co masz? Dobra, zaraz wyciągamy wam, pokażemy. O, patrzcie. Czekajcie. O. Zabolało cię? Nie. Dobra, najpierw mój karasek. Złocisty. Nie, to jest zwykły karasek, sorry. Nie złocisty. I teraz mędkarski. Potrzymaj. Ja go odpnę. O, on się zahaczył. Dobra, patrzcie, wpuszczamy dwie rybki. Zobaczcie, czas leci. Leci. O Jezu, jest nieodkręcony podbierak. Dobra. Patrz, patrz. Dać? No. Patrzcie, dwie rybki. Fajno. Dobra, słuchajcie. Był już karasek, karp, mnóstwo karpi, ale karasek był też fajnie, bo nowa rybka była. Wędkarska, proszę bardzo, łowi się tu. A ja tu. Robimy zawody, kto więcej złapie? Zawody? Dobra, 1-1, dobra? Dobra, to my od teraz liczymy, bo jesteśmy po obiadku i aż mam drugą rybę, właśnie zobaczcie. Dobra, ściągam. Dobra, patrzcie. To moja rybka. O, śliczna. A to płotka wędkarski. Martusi mojej dziewczyny, proszę bardzo. Płoteczka albo zbręga. Nie, taka czerwona, to musi być zbręga. Dobra, rybki lecą do wody oczywiście. Oj. No. Poszedł karpik. 2-2. Dobra, słuchajcie. Jest 2-2 w naszej rywalizacji. Dzisiaj taki luźniutki odcinek. Jak macie, dołączę też wam film. Tam złowiłem dwa amurki u mamy w stawie. Znaczy u mamy u siebie w stawie. Zapałem dwa amureczki, to też wam wrzucę. A tutaj na razie idziemy łeb w łeb. No na metodę wtedy to wpadł tylko jeden karpik. I tak to na razie cisza, może za chwilę jeszcze gdzieś sobie zarzucę na metodę. Gdzieś tutaj na środeczek przy trzcinkach. No na razie się pobawimy, bo tak po południu ustąpiły trochę brania. No a to teraz na wieczór będzie tak, że będą brania, multum będzie tych brań. Aż się ściemni i wtedy koniec. Także dajcie znać w komentarzu, komu kibicujecie. Tutaj i łapeczka do góry. I komu kibicujecie. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Patrzcie. Jest kolejna rybka. Idziemy tam i ściągamy. Jak się uda wyciągnąć, to 3-2. Może to się, patrzcie, jest moja rybka. Karpik śliczny. Puszczamy go do wody. Płyń karpiu. Poszedł tam gdzieś. 3-2. Dobra? Ona mówi, że mam lepszą miejscówę. Słuchajcie, wędkarska ciągnie rybę. Proszę, wędka się uwina. Dawaj. O, lin. Tak? Linek. Pyniek. Proszę cię o coś. Cały czas. Będziemy na... Wyjdziemy na patologię. Dobra, chodź, trzymaj. Ale ładny. A co to jest? Daję ci 2 punkty za niego. To jest lin. Linku śliczny. Patrzcie, jaki piękny linek. Dobra, mam go z drugiej strony. One są tak śliskie, że ciężko je utrzymać. O. Patrzcie. Czekaj, nagrajmy tak, bo to się fajnie ogląda. Dobra, leci do wody, patrzcie. Śliczny linek. 2 punkty masz za niego. Dziękuję. Jest 4-3 dla ciebie. Nie no. Normalnie 3-3 jest. Ryba? No. Dobra. Ryba to ryba, tam nie ma znaczenia jaki to jest. Nawet jakbym złapała tutaj, nie wiem. Jakąś premium rybę, to... Ryba to ryba.
Patrzcie. Jest kolejna rybka. 4-3, co o tym powiesz? Jeszcze nie mam nie mówić hop, póki nie wyciągnę z wody. Dobra, wyciągamy karpiola. Patrzcie, mój karpik. Śliczny. Leci do wody. Dziad. O Jezu, mi wpadł do wody. Złapał mi dosłownie z samego brzegu. Zaraz wam pokażę, gdzie zarzuciłem. Kurde, co on się tak... O, dobra, poszedł. Patrzcie. Mój spławik leżał dosłownie tu. Tu jest spławik, to jest wyspa, na której sobie stoję. Ja z moją wędeczką. Ta jest Marta. I patrzcie. Dosłownie tutaj rzuciłem, poszły bąbelki. O, sorry za te zawirowanie. Poszły bąbelki i stąd mi trzasnął ten mały karpik. Powiem wam, jesteśmy znowu tutaj na stawie dzierżawionym od wojska PZWX. I powiem, że to jest po prostu niesamowicie, jeżeli chodzi o rybki. Małe, bo małe, ale są. To jest najważniejsze. Wędkarska próbuje co może. Bo już jest 4-3 i się cyka. Jak ładnie mówi? Proszę bardzo. Dobra, czekamy na rybę. Słuchajcie, wędkarska znowu coś ciągnie. Karpiolo. Dobra. Na spokojnie, on tu przypłynie. Do góry, mamy go. Dobra, chodź, potrzymasz. O, jak ładnie zapięty. Proszę bardzo. 4-4. No. I gdzie mój łeb? Śmiesznie, co? Śmiesznie. Nie śmiesznie? No. Ale bardzo długo z Kubą nie chciał wziąć w ogóle. Tak? Chciałam go tak wyczekać, no. Bardzo długo. Patrz, jaki śliczny. Tu jakieś ma te bakterie czy coś. Dobra. Dobra, patrzcie. Karpiszon leci do wody. Poszedł. Gratulacja. Gratulacja. Bardzo ładnie. Jestem z ciebie dumny. Jest 4-4. O, czekaj, mam branie. Patrzcie, mam kolejnego karpia, tylko jest strasznie dziwny taki. Patrzcie, cały pocharatany. Normalnie jakby mu się szczęściem udało ujść życiem przed jakimś szczupakiem. Dobra, puszczamy go do wody, nie ma co. Leć karpiolo. Biedny jakiś karpik mały. Dobra, poszedł. 5-4. Słuchajcie. Wzięła kolejna rybka, tu się jakaś rzuciła. O, patrzcie. Co? Kurde, ktoś tu się rzuca. Ale wziął karpik. Wyciągamy go i zaraz wam go pokażę. Ej, patrzcie, jaka śmieszna akcja. Wędkarska w tym samym czasie ma rybę. Dobra. Dobra, patrzcie, tak wygląda moja rybka. Taki śliczny karpik. Wpuszczamy go do wody i musimy wyciągnąć Martusi. Dobra, 6-4. Jeszcze twoja może się zerwie, co ty myślisz? Dawaj ją. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest. Mamy i twoją. Trzymaj. O, jak się ładnie zapiął. Dobra. Patrzcie, rybka wędkarska. 6-5. Leci do wody oczywiście. Poszło. Jak zła. Dobra, lecimy dalej. A o co gramy w ogóle? O Kinder Bueno. Dobra.
Dobra, to gramy o Kinder Bueno. Jest 6-5 dla mnie i my z Martusią gramy o Kinder Bueno. Myślicie, że wygram? Wędkarski walczy z krzakami. A ja tu pięknie czekam na rybkę. Słuchajcie, jest coś. Dobra, uwaga, macie 3 sekundy, żeby zgadnąć po cieniu. Zgadujcie, co to. Ja już wiem. Dobra, idziemy wyciągnąć ją. Z jakimś kijem się ciągnie, czekajcie. Dobra, patrzcie, jest rybka. Za to malutka, ale grzeczna. Dobra, wrzucamy ją do wody, pogłaskana. Poczekajcie, kurde, muszę wędzisko przełożyć. O. Rybka leci do wody. 7-5 dla mnie. Miałeś pranie? Czekajcie, muszę ten syf wywalić spod braka. O, dobra. Jak się czujesz? Nadrobisz czy nie? No nie wiem, zobaczyłem, bo teraz to... Mówisz w siebie, powiedz, że nadrobisz. Nadrobię. No. Dobra, ja łowię tam. Martusia łowi tu. Jak będzie za czym? Słuchajcie. Ledwo po zarzuceniu. O, mamy kolejną rybkę. Co to będzie? Dobra, karpik widzę. Karpik? Karpik. Jakoś dziwnie zapięty, dobra. Wyciągamy go. Jesteśmy na rybach. Patrzcie, śliczny karpik. Dosłownie po zarzuceniu. Od razu wziął. O, elegancjur. Leci do wody. 8-5. Dla wędkarskiego wędkarza. Czyli dla Krzysztofusza. W końcu coś zaczyna łapać. Nie trać wiary. Dobra? Dobra, słuchajcie. Karpie karpiami, ale chciałbym jeszcze linka dzisiaj złapać. Martusi się udało złapać linka. Linka i wzdręg albo płotkę, już nie wiem co to było. Dajcie mi znać, bo wiecie, że ja nie odróżniam. Ale... Możecie się zastanawiać, co to za brama, to jest wejście w ogóle, jak do szkoły. Tu czerwona strzała moja. Nie jest na sprzedaż, to tylko taka tabliczka. Nie w samochodzie, żebyście sobie nie myśleli, że Ferrari będę sprzedawał. Także mój plan na dzisiaj to albo złapać większego karpia, albo lina, chcę lina, mi się liny podobają. No na razie jest 8-5. No ale Martusia się nie podda, ona się łatwo nie poddaje. Ja najwyżej zaraz ze spławika przejdę sobie na metodę. Jeszcze sobie z godzinkę porzucam na metodę, może mi się coś uda złapać, bo te ryby zaczęły teraz znowu żerować. Bo była taka przerwa, my pojechaliśmy tutaj na obiad. Tutaj za rogiem jest restauracja, podjechaliśmy sobie na obiad. Na pysznego schabowego i mielonego. I co? I wróciliśmy. No i zaczęło się coś dziać się, no bo tam w poprzednim, przed obiadkiem to tam były 5 czy 6 ryb. No to już teraz to przebiłem sam ja. No. A tutaj mamy jeszcze pomagiera, więc lecimy. Trzymajcie kciuki za nas obydwoje. No. Dobra. Jak coś będzie, to wam pokażę. U mnie spławiczek zarzucony. U Martusi tak samo. Siedzi i łowi. Patrzcie. Złapałem rybkę kolejną. 8 już. O, patrzcie, jaka śliczna. Tutaj poraniona jakaś. Też jakaś walnięta, ale w dobrej kondycji była, bardzo mocno walczyła. Dobra, zrzucamy ją do wody. Czekajcie, kurde, poszła do wody, a ja powiem wam, że przerzucam się na chwilę na metodę, na tę ostatnią chwilkę, które będziemy tutaj. Martusia będzie miała większe szanse, żeby mnie pobić, a ja chociaż sobie potestuję łowienie na metodę. Dobra, zaraz wracam, jak się rozstawię. Dobra, słuchajcie, idziemy do czerwonej strzały.
No proszę, jak się prezentuje elegancko. I wyciągamy sprzęcior. To jest taki guzik magiczny. Dobra. I wyciągamy tak. Dobra, po halibuta bierzemy. Debatesa. Halibuta. Bierzemy sobie... Czekajcie, nie patrzę na ten bajzel. Bo muszę sobie złapać wędeczkę jedną. Dobra, jest wędeczka. O, dobra. Będziemy łowić na truskaweczkę. Proszę bardzo, na dumbbellsy truskaweczka. Dobra, zamykamy wryczesę. Ja zabieram, idziemy. Dobra, słuchajcie, patrzcie, sklejona kuleczka. Tylko mała zmiana planu. Będziemy łowić na kukurydzę. Patrzcie, sprzęcik już rozstawiony i zarzucamy tam. Patrzcie. O Jezu, jaka malusia. Trzymaj. Sorry, że taka upierdzielona. Odgryziony ma ogonek, ale generalnie kondycja dobra. 9,6. Lecie rybka. Poszła rybeczka. Gratulacje, żółwior. Słuchajcie, mamy rybeczkę kolejną. Przeniosłem się do Martusi, bo chciała, żebym z nią posiedział. Ona ma nosto branie, ale okazało się, że to ja wyciągam. Karpiola. Chodź, karpiku, chodź. O. Dobra, mamy karpiola. Martusia ma też branie. Patrzcie. Może wyciągnie na wizji, ale to zaraz. Dobra, czekajcie, muszę zobaczyć, jak karpiolo się zaciął. Czy da radę? Nie da. Poczekajcie, muszę użyć odhaczacza. Patrzcie na tę zaiste śliczną rybkę. Proszę. O, karpik na spławik. I my tutaj dosłownie przy trzcinkach sobie rzucamy. I cały czas są, cały czas. Ja mam tam zarzuconą jeszcze metodę, ale zobaczymy, czy coś wejdzie na nią, czy nie. Dobra, łapiemy dalej. Masz rybę? Masz rybę? No nie. Nie było? No nie. Sorry. Wiecie, my rywalizujemy, muszę jej trochę utrudnić życie. Masz? Znowu nie? No nie. Dobra, czekajcie, bo jest coś tu kurwy. Dobra, słuchajcie. Martusia podała mi swoje miejsce, żebym przyszedł połowić i patrzcie, co tu się od Janie Pawła. Ja łowię więcej ryb niż ona. Kurwa, de. Obejdzie się bez odhaczacza. Cza. Kurde, no wyjdź. O, dobra. Mamy to, czekajcie, przełożę. Karpik prezentuje się, tak? Kurde, ładny bardzo, zdrowiusieńki. Czekajcie, bo one się tutaj zahaczają. O. Proszę, karpik się tak prezentuje. Ale jeszcze ładnie się będzie prezentował w wodzie. Pamiętajcie, kochani, no kill. Można stąd zabrać 2 kilo karpia, jakby co? Ale my nie robimy tego, nie? Co powiesz o tej rybie? To spróbuję przyhaczyć, jak będzie skubała. Masz. Siedzi? Nie. Za lekko? Za lekko troszkę, no. Dobra, jak coś będzie, to się pojawiamy. Jak magik. Słuchajcie, cały czas się tu dzieje. Zarzuciłem wok Marty, bo ona coś jej tutaj skubie, ona nie może tego wyciągnąć. Zaraz, o, patrzcie, znowu jej skubie. Patrzcie, jaki chodzi spławiczek. Wpadajcie na TikToka, jak wbijemy 1000 obserwacji na TikToku, to zrobimy live'a sobie stąd. Jak zrobimy, oczywiście. Roman, riba. Słuchajcie, tak się siedzimy, się tak śmiejemy, że Martusia miała dostać
księcia na białym koniu, a dostała wędkarza i siedzi na wiaderku. Patrzcie, jest kolejna rybka. Tłusta, no. Dobra, wyciągamy ją. Patrzcie na karpika. O, ten tu powalczył. Halibutem mu rzuciłem. I proszę bardzo. Przynęciliśmy, teraz ryby będą. Znowuż. Nie no, żartuję, cały czas są ryby, nie możemy narzekać. Poszedł do wody. Płyń. Słuchajcie, patrzcie, złapałem linka. Tylko teraz jest mały problem, bo trzeba go odhaczyć. On się rzuca. Przyjacielu. Liny to są bardzo śliskie ryby. Ten, kto nie złapał, jeszcze to nie wie. Czekajcie, może mu pod skrzelo wejdę. O. Patrzcie, jakie śliczne lino. Czekajcie, już go łapię. O. Patrzcie na linka. Wrzucamy go do wody. Chodź, puszczę go tu. Oj, upadł. Ale żyje. Dobra, idziemy. Znaleźliśmy z Markusią nowe miejsce. Miejsce tak konkretne. Że nie ma tam sranie w banie. Chciałem złapać lina i proszę bardzo. Idziemy. Będziemy mieli rybę. Słuchajcie, jest kolejna rybka. Co to jest? Płotka? Albo krasnopiórka. Boisz się? Nie, czego się boisz? Ale ma czerwone oczy. Takich ryb w swoim życiu na pewno więcej. Patrzcie. Skoczyła do wody. Niestety. Słuchajcie, jest karpiolo. Cały czas nagrywasz? No. O, patrzcie, karpik. Leci do wody. O. A Martusia mi wynalazła kolejną świetną miejscowę, tak wam szczerze. Patrzcie, rzucamy. Zaraz znowu coś powinno być. Trzcin dosłownie jest, ściągamy te ryby. O! Co? No! Jak mam. O, poszła. Ale nagrało się. Chciałem wyciągnąć wędkę, znaczy ten wędkę. Chciałem wyciągnąć zestawik, a rybka była. Śmiesznie. Co tu się odjęli? Pawła, powiedzcie, widzowie. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie takie odcinki. Teraz kurde, będę mały. Sorry. Tutaj ładnie ten. Słuchajcie, Martusia ma drugiego linka. Łapiemy podbierak. Patrz, jaki szybki. Dawaj tego szybciora. Kurde, ładny już linek. Powiem ci szczerze. To już w siatkę, bo jest skurczysyn taki śliski. Może granie? Nie. I tak patrzę po prostu z ciekawości.
Dobra. Ściągamy lina. O kurde, ty będzie już ładna rybka. Duży? Tutaj cały czas miałam brania. Czekaj. Dobra, to się za chwilę odłączę. O, dobra. No, dawaj, przybliżysz kamerkę. To już jest ładny lina. Dzioba ma, wszystko ma. Duży. Chyba największy linie, jaki stąd wyciągnęliśmy. Dobra, wpuszczamy go do wody. Dawaj, byku. Leć do wody. Go to do łopa. Słuchajcie, jest jeszcze jeden karpik. Proszę bardzo, karpiolosz liczny. Leci do wody. No dobra, czekajcie, spuszczę, bo już tak nie będzie. Poleciał do wody. Ja muszę wytrzeć ręce i łapiemy. Martusia walczy. Słuchajcie, może być to dla was zaskoczeniem, ale jest kolejny karpik. O. Piękny, wrzucamy go do wody. Słuchajcie, bo tu jest coś tam ważący, tego rzucimy spod biorola. Powiem wam, że tak naprawdę teraz, im bliżej, tym lepiej. Aż mi kukurydza spada. Słuchajcie, patrzcie. Postanowiłem, że sobie tak walnę podbierakiem w krzaki. Takie malutkie. I patrzcie, 4 liny. 4 liny wpadły. Dobra, wrzucamy je do wody. Słuchajcie, Martusia ciągnie swoją ostatnią rybkę. Masz? Ale brany było. O, no. Daj mi ten odhaczacza. Czacza, kurwa, czacza. Odhaczacz, czaczacz. Czekaj, bo mu się wbił ten. To jest kurwa na kolację. O, no. Patrzcie. Karpik Martusi. Już najprawdopodobniej ostatni dzisiaj. Leci też do wody. Widać? No.